No to co, moi drodzy, jadę na giełdę, a wy obstawiajcie, ile wkrętarek wkrętator dzisiaj kupi. Panowie, jak dzisiejsza giełda? Pożoga? No, co? Pożoga. A mówili, żeby w Trzech Króli nie jechać. A na stronie było napisane, że otwarta. No fakt, otwarta jest. A czy będzie wkrętarka dla wkrętatora chociaż jedna? Wkrętarki! Gdzie jesteście, wkrętareczki? O, jest wkrętarka ręczna. O, przerobisz to na lejonki? Mówisz? A myślę, że tutaj się kładzie, jakaś muzyka gra. Co to jest? Telewizora, latarka. Nawet spanie. Zobacz co. W jakich cenach są te silniczki? 1 sztuka i 2 sztuki 5. Szwagier! Wrzuciliśmy do plecaka? Dwa ampery, 25 W, 12 V, 8 litrów na minutę, to jest do przyczepy. No. 12 V, bez wątku. To to samo co z twoją wątką. O, przytarła się. Ale nie, chodzi. Pyka. Aha, no to co u mnie było? No. Właśnie też. No przywieszę, za takie pieniądze to do naprawy można. Moim zdaniem to jest cena. A to jest ciężkie bardzo. To jest jakiś silnik? To jest strefa. Właśnie, muszę, żeby to wpływało. Będzie. Ciężkie? To tutaj masz jakieś... Szykanowane. Kierunkiem. Wystarczy, że sobie przełożę. No! Od 7 do 2 do 4.
Słuchajcie, wielu z was pisało, że giełdy może dzisiaj nie być, albo może być kiepska, bo jest Trzech Króli, ale na giełdzie było napisane na stronie ich na Facebooku, że giełda będzie, więc uwierzyłem w to. Ale idąc na giełdę, byłem przerażony, bo było po prostu pusto. Było więcej sprzedawców, wystawców niż kupujących, aczkolwiek sprzedawców też było praktycznie bardzo mało. A więc tak na spokojnie, po 5 zł takie sticki, które mi się przydadzą do robienia na przykład dla was live'ów. O, taki stick. Na pewno będzie coś z nim niedziałające. Sądzę, że kabelek będzie walnięty, ponieważ zobaczcie, ma taką etykietkę, że coś mu się stało, był na gwarancji. I drugi kit, zobaczcie, tutaj jest na nim cena 129 zł. Nie mam pojęcia, skąd taka cena jest, dlaczego one tyle kosztowały gdzieś. Aczkolwiek to też jest jakiś zwrot gwarancyjny. On akurat idzie tutaj po blucie, więc prawdopodobnie coś w środku będzie z tym blutem. Aczkolwiek, jak mówię, mi zależy na... Tylko bez kabelu... O kurde. Że tnie. Połamany. Dobrze, że mam spawarkę, a Taszek będzie mi tutaj pomocny w tym momencie, bo kupiłem połamany. Widzicie, tak to jest, jak się nie otwiera. Dobra, ale to będzie bez problemu do zespawania. Przetwornica, która była prawdopodobnie sprawdzana i ma być sprawna. 400 W, w piku 800 W. Patrząc na wagę, będę troszeczkę wątpił w to. Będę chciał zrobić coś takiego, żeby nie tylko móc sprawdzać urządzenia na prąd stały typu wkrętarki, tylko może weźmiemy się za jakieś elektronarzędzia na prąd zmienny. Zobaczymy, czy tutaj mamy prąd, czy mamy kwadrat, czy mamy co. No i będziemy próbowali coś ten. Paweł chce podpiąć to, no zaraz zobaczymy. Załączyło się, działa. Ale nawet nie sprawdzaliśmy. Za 40 zł, nie zwary. Za 40 zł jest, o to chodziło mi, chciałem w ogóle wziąć setkę, bo chcę sprawdzać tylko elektronarzędzia tak delikatnie, czy one po prostu działają, odpalić leciutko. Ale myślę, że za 4 dyszki naprawdę warto taką przetwornicę kupić. Będą o niej filmy, mam nadzieję, że ciekawe filmy, i wtedy będziemy mogli kompletowo wszystkie elektronarzędzia sprawdzać, nie tylko akumulator. O, zapomniałem już o tym. Za 10 zł kupiłem. No bo kupiłem, nawet nie sprawdzałem tego w takiej cenie. No to samo ogniwo, kurczę, 10 zł, no wkrętarka, no co, jakaś, o, co tu? O. W cenie 2 zł 50 groszy kupiłem silniki krokowe. Takie dosyć zacne. To są jakieś na przykład Mitsumi, a ten jest made in Malaysia. Takie po prostu krokowce. Zobaczymy, czy działają. To są chyba, z tego co widzę, unipolarne będą. Wtyk XLR, znaczy wtyk, kabel XLR-a za 10 zł. Tutaj plecak szwagra. Szwagier już wie, że jak ze mną się jedzie na giełdę, to się bierze porządny plecak. Za 15 zł nabyłem ładowarkę McAllistera z baterią McAllistera. To jest bardzo podobna do tej, co ostatnio kupiłem w kentarkie, tylko tamta była 14V. Jakie to ma parametry? 2 ampery niemalże i 13,7V. W tych pieniądzach myślę, że naprawdę warto, tym bardziej, że będę mógł to przerobić. Zielony jest, ale przemalujemy, spokojnie, będzie niebieski Bosch. To jest Bosch PSR 14,4 VE2. Prawdopodobnie mam już takiego, jak się nie mylę. Ja go sprawdzałem w ogóle, czy nie? Chyba nie. Ja go nie sprawdzałem, no pięknie. A zobaczcie, etykieciarka się przydała? Przydała, teraz przynajmniej wiem, że to jest moje. Będzie plus zimno? Nie, na pałę. Bosch przeważnie tutaj będzie miał plus, z tej strony. Zaraz ci powiem zresztą. Pawełek, już ci mówię. Tak, bo to jest ten standardowy Bosch. I zobaczcie, tu jest taka ładowarka, co ja ostatnio ją przerabiałem. Działa. O. I tą ładowarkę ostatnio samą kupiłem za 30 zł, a tutaj cały zestaw, dwa akumulatory i wkrętarka, plus ta ładowarka, plus instrukcja obsługi, plus pudełko, zapłaciłem 25 zł. Więc myślę, że cena jest dobra. Tutaj kupiłem taki, zobaczcie, nowy, taki ładny, takie, nie wiem jak się nazywa, to jest torba taka fotograficzna. Jakieś aparaty, nie aparaty, ale jakieś coś do dźwięku, jakiegoś zooma zawsze mogę wrzucić, jest taka dosyć mała, poręczna. Nowa, czysta i nawet ładna, więc kupiłem. Taki Bosch. Podkaszarka. No ale zaraz Paweł, jak to podepnie, zobaczcie. Podepnij. Odpiąłeś? No. Zobaczcie, kolejna drukarka Selfiego, Canona.
Dwie takie kupiłem i są sprawne, więc kupiłem taką, bo ta ma Wi-Fi. Za 40 zł, tak jak już mówiłem, warto było zaryzykować. Nie, za 20 zł, przepraszam, co ja mówię. Za 20 zł warto było zaryzykować. Jest to drukarka termosublimacyjna do zdjęć. Tutaj Pawełek kupił bardzo fajny, moim zdaniem, hub USB. Jest metalowy, nie gniotca, nie łamiotca i ob twoją mać. 6 portów USB. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 7 portów USB. Zasilanie 5V DC. I dodatkowo mamy tutaj złącze, te takie komputerowe, co się dyskietki chyba kiedyś podpinało. 5V masa. Jest właśnie 100 łapek, jak statki wjechały. O, spłuczka, łopoty się spłukły. Słuchajcie, wersja jest, oficjalna wersja jest taka. Paweł kupił to dla swojej żony, tak samo jak ja to kupiłem dla Wojtusia. Także to są oficjalne wersje. A nieoficjalne wersje już się z Pawełkiem mówiliśmy, że po moim oczku wodnym będziemy pływali. Zobaczcie. Pawełek ma troszeczkę bardziej wyposażone, ja mniej, ale zauważcie. Serwomechanizm w moim przypadku jest. Silniki dwa są. Takie coś, kotwica czy coś jest. Tutaj jakieś bajery są. Silniki, jak widzieliście, są. Śmigła, śruby są. I to działa. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Ile tutaj wejdzie lipolków, tudzież lajonków. Czy wy sobie to wyobrażacie? Cały dzień będziesz mógł pływać. Pawełek ma trochę wersję bardziej niemiecką. Bardziej długą. Ola mówi regaty na oczku wodnym. Regaty na oczku wodnym. Widać, dwa silniki są. Tu gdzieś jakaś pompka jeszcze. Jakiś sterownik do niej na serwomechanizmie. Także, moi drodzy, działa. Zaraz zobaczymy Pawełka. Tylko trzeba nasmarować. Tak. W myjce ultrawiolowej. Ogarniemy później ten. I co? Machamy jak w familiadzie, Rafał. Trzymajcie się, dzięki, że byliście.